Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Kamila, czyli wasza haftowa baba, a ja zapraszam was na odcinek, w którym to pokażę, jak w prosty sposób wyhaftować winogronko. To co? Bierzemy muliny w dłoń i zaczynamy haftować. Tak jak widzicie, wcześniej już powstał wzór, jest on bardzo prosty, myślę, że każdy poradzi sobie z narysowaniem go. I teraz tak, zacznijmy sobie od najciemniejszego koloru, jest to odcień Ariadny 1584. I teraz tak, są dwa sposoby, możemy w banalny sposób wykonać to winogrono, posługując się tylko i wyłącznie French notami, albo zrobić te kuleczki trochę bardziej ambitnie, czyli ściegiem satynowym. I ja dzisiaj będę łączyć chyba ten satynowy z French notem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać French nota, no to odsyłam do tutorialu maliny oraz do tutorialu, w którym wykonuję kwiatuszki. Jeśli zastanawia was, co znajduje się na moim kciuku, jest to taki silikonowy naparstek, ponieważ mam uszkodzony palec i muszę go ochraniać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Uważajcie na noże. Ale wracamy do haftowania. Jak widzicie, zaczęłam sobie od środka tej kuleczki. Tak naprawdę satynowy ścieg jest prostym ściegiem. Jedynym jego problemem jest to, by wykonywać go równo. I wydaje mi się, że robienie takiego winogrona może wam pomóc w wyrobieniu się z prostym haftowaniem właśnie takich drobnych elementów. Jak widzicie, pierwsza kuleczka już powstała. Teraz przejdziemy do następnej. Zaczynam znowu od środka. I następnie, pamiętając o tym, żeby kierunek haftowania był zawsze ten sam, czyli jeśli zaczęłam od dołu ścieg, to kontynuuję go przez całą kuleczkę od dołu. Jak widzicie, to naprawdę prosta sprawa i przechodzę sobie po prostu dalej. I teraz tak, jak wyhaftujecie całość, pokażę wam, co zrobić, żeby te kulki były bardziej widoczne. Do tego posłuży nam oczywiście jaśniejszy odcień. Nadamy trójwymiarowości naszego winogrona. Nie przejmujcie się, jeśli nie wyjdzie wam zbyt równo, zawsze możecie wrócić w to miejsce i wyrównać to, gdzie wam nie wyszło. Proszę bardzo. I następna kulka. I tak aż skończymy. Uwaga. Ok, jak widzicie, tutaj już ten etap wypełniania naszych kuleczek winogrona jest skończony. Możecie zostawić to tak jak jest, tak naprawdę będzie to wyglądało, mi się wydaje, ok. Ale jeśli chcecie dodać do tego trochę bardziej trójwymiarowości, to polecam wziąć sobie 2 tony jaśniejszy odcień muliny, czyli 1585, i będziemy robić takie tutaj przejścia tam, gdzie łączą nam się winogrona. I będziemy to robić prostym ściegiem. Będziemy sobie wykonywać tak naprawdę takie krótkie odcinki stębnówkowe po prostu pomiędzy tym. Jak widzicie, to naprawdę jest bardzo taki, bym powiedziała, delikatny zabieg. Praktycznie może się wydawać, że jest niewidoczny. Możecie też wziąć dużo jaśniejszy odcień, jeśli wolicie. No ale wygląda to w ten sposób, że sobie po prostu tutaj na przykład widzę, że mam łączenie dwóch, to sobie wypełniam. O, w taki sposób. Proszę bardzo. Teraz następnie będę wypełniać tutaj.
I też nie robię tego na wszystkich. Na przykład tutaj widzę, że te dwa się bardzo mi zgrupowały, więc chętnie je rozdzielę. Ale też fajnie tak naprawdę wyznaczają nam te okrągłe kuleczki winogrona, po prostu linie ściegu satynowego, który wykonaliśmy. Także możecie je wykonywać w różnych kierunkach. Ja starałam się, żeby one szły w tą stronę, ale też na przykład zdarzają się w tą stronę, czy bardziej na prosto. Więc tak to wygląda. Tutaj sobie jeszcze rozdzielę tą winogrono. I pamiętajcie, że to jest detal, tak naprawdę. To jest tylko taki dodatek, którego nie musicie wykonywać. Ja chciałam tutaj dodać w tych miejscach, gdzie widziałam, że po prostu bardziej mi się zgrubiło tą przestrzeń. Pozostaje nam tylko jeszcze wykonanie na szybko naszego ogonka. Ja użyję do tego koloru 1692. Jeśli chodzi o ogonek, to weźmiemy sobie dwie niteczki, żeby on był taki cieniutki i żeby łatwiej nam można było wykonać to zakręcenie tutaj. W ogóle możecie też zrobić tak, że robicie każde grono innym odcieniem fioletu, czy na przykład zieleni, bo w końcu przecież zielone winogrona też istnieją. To już zostawiam waszej inwencji twórczej i waszej wyobraźni. To jest tylko moja podpowiedź, w jaki sposób można wykonać właśnie takie winogrono. Dobra, no to teraz tutaj wykonujemy ściegiem. Myślę, że zrobimy to ściegiem sznureczkowym. Pamiętajcie, żeby wykonywać dosyć krótkie odcinki. Jeśli nie wiecie, jak dokładnie wykonać ścieg sznureczkowy, no to zapraszam was do odcinka. Tutaj będziecie mieli podlinkowane, możecie sobie kliknąć w odcinek i zobaczyć sobie jeszcze raz, jak wyglądać ściek sznureczkowy. Okej, i nasze winogrono skończone. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie o tym znać koniecznie w komentarzach na dole. I widzimy się już całkiem niedługo. W sobotę na moim Instagramie pokażę się jak zwykle kolejny odcinek tutorialowy. To trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!